Kolejnego pakietu. Proszę Państwa, przechodzimy do już klasycznych uchwał w trybie dwóch czytań. I mamy tutaj na początek zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2013 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 926, zmiany planu wydatków w działach 600, 650, 851, 853, 854, 900, 926oraz zmiany planu wydatków w działach 900 i 926. Zadania prezentowe 9. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1196. Pierwsze czytanie, dziękuję pani dyrektorowa. Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów wydatków o kwotę 1 952 630. Jest to w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej dzierżawy Stadionu Piłkarskiego Wisła. Przeniesienie 24 350 w zakresie zadań powierzonych w zakresie programu grupy osób niepełnosprawnych. Przeniesienie z działania kwoty wydatków bieżących 305 tysięcy złotych oraz planu wydatków w kwocie 45 tysięcy złotych oraz projekt uchwały zawiera zmiany związane ze zmianą w planie dochodów prawnych do jednostek budżetowych zgodnie z normą 54 do uchwały. Proszę Państwa, w tej kwestii jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej przyjęta przewodniczącym. Bardzo proszę o stanowiska innych komisji, bo radnych nie widzę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określa termin prowadzenia autobusu na rynku grudniu. O może termin 3 kwietnia, żeby to nie był pierwszy po świętach. I termin ostateczny uchwalenia poprawek na dzień 5 kwietnia 2013 godzina 15.